Cześć, witam Was serdecznie. Ja mam na imię Krystian. Zapraszam Was na kolejny odcinek telewizji kulinarnej sklepu pieczarowa-kuchnia.pl. Chciałbym Wam dzisiaj króciuteńko opowiedzieć, do czego służą poszczególne technologie patelni, które znajdziecie w naszym sklepie. Zapraszam do materiału. W sklepie pieczarowa-kuchnia.pl znajdziecie trzy tak naprawdę największe, powiedziałbym, najbardziej reprezentatywne grupy patelni, którymi się zajmujemy. Znajdziecie u nas różnego typu patelnie z powłokami nieprzewierającymi. Na razie nie będę się zagłębiał w to, jakie to są powłoki. Chodzi nam o to, co to jest za technologia. Mamy technologię nieprzewierających powłok, kilkuwarstwowy. Drugą grupą patelni są na pewno patelnie żeliwne. Tutaj akurat w naszej ofercie mamy patelnie żeliwne marki Staub, to jest francuski producent, bądź też znajdziecie u nas naczynia żeliwne, najlżejsze japońskie żeliwne naczynia świata, to są naczynia Uniloy. Ta patelnia żółta za mną, to jest właśnie japońska patelnia żeliwna. Nie chciałem już tutaj tego wszystkiego wkładać, żebyście się nie pomieszali. W każdym razie to jest druga grupa patelni, a trzecią grupą patelni są patelnie wykonane bądź w całości ze stali szlachetnej, bądź patelnie tak zwane miedziano-stalowe, czyli mamy tutaj, w przypadku akurat mamy patelnie marki Debuyer, francuski producent produkuje naczynia miedziane w 90% z miedzi, ale w środku zawsze mamy stal szlachetną. Stąd tutaj jest to trzecia, ostatnia grupa patelni, które znajdziecie w naszym sklepie. Wbrew pozorom nie są to patelnie do wszystkiego. Może zacznę od tego, czego na pewno na niektórych typach patelni nieprzewierających nie da się zrobić. Jeżeli chcielibyście smażyć sobie potężne steki, jeżeli chcielibyście smażyć potężne porcje mięsa, wołowinę, baraninę, wieprzowinę i tak dalej, może niestety okazać się, że tego typu powłoki będą miały przez producenta już ustawioną nieco zbyt niską temperaturę, tak aby takie steki stworzyć. Inaczej, jeżeli chcielibyście stworzyć steki w temperaturze 250-260 stopni Celsjusza, to musicie wybrać takie patelnie, które właśnie powłokę mają odporną do tychże temperatur, bo jeżeli chcielibyście steki usmażyć na przykład na patelniach, które mają 230 stopni Celsjusza, no to niestety okaże się, że często sobie tą patelnię właśnie przy stekach przegrzejecie, no i będziecie ją musieli w niedługim czasie wyrzucić, albo w najlepszym razie patelnia straci po prostu swoje właściwości nieprzywierające. Stąd tutaj na pewno takie patelnie nie służą do smażenia w bardzo wysokich temperaturach. Ja powiedziałbym inaczej, chociaż producent często zakłada 230, 250 bądź 260 stopni, tutaj musicie zwrócić uwagę na to, że jeżeli osiągacie temperaturę między 200-220, to już powinno być maksymalną temperaturą, w której będziecie coś smażyć. Czyli tak jak mówię z automatu, jakaś część potraw, takich dużych, potężnych mięs już nam odpada. Czego jeszcze nie radziłbym robić z patelniami nieprzewierającymi? Mianowicie, nie radziłbym prażyć na nich gruboziarnistych przypraw. Lepiej zostawcie to sobie dla patelni żeliwnych, stalowych, jakichkolwiek innych. Po prostu tego typu patelnie w trakcie prażenia mogą się porysować. Może porysować je jeszcze bardzo gruba, mocno spieczona panierka. Przyjdzie Wam ochota na grzanki, też tego na takich patelniach nie róbcie. A jeżeli będziecie robić, bo możecie robić, to róbcie to w niższych temperaturach, zrobicie to troszeczkę w wolniejszym czasie, ale róbcie to delikatnie. Jeżeli byście mocno szorowali takimi mocno suszonymi kawałeczkami właśnie na przykład grzanek czy prażonych przypraw po tych powłokach, po prostu one mogą się porysować. Będziecie wtedy mieli wrażenie, że nowa droga patelnia powinna wytrzymać wszystko. Kochani, pamiętajmy o jednym, że najsłabszym elementem patelni z powłokami nieprzewierającymi jest właśnie ich powłoka. Szkielet wytrzyma ogromne temperatury, ale powłoka nie jest powłoką całkowicie odporną na ścieranie. Do smażenia na tego typu patelniach, ja już miliard razy to powtórzyłem, powtórzę jeszcze raz. Warto zaopatrzyć się w dobrej jakości pirometr. Dzięki pirometrowi będziecie dokładnie wiedzieć, do jakiej temperatury możecie doprowadzić patelnię, albo inaczej, jak patelnia po prostu reaguje na Waszą kuchenkę, jakie są temperatury na tejże patelni. To jest bardzo ważna sprawa, abyście sobie takich patelni nie przegrzewali, nie niszczyli sobie tych fajnych powłok nieprzewierających, a tym samym tych powłok i patelni nie musieli wyrzucać. Możecie smażyć potrawy delikatne, wrażliwe na wysokie temperatury, czyli w okolicy 145-155 stopni Celsjusza możecie smażyć naleśniki, omlety, jajecznice. Później w nieco wyższych temperaturach oczywiście możecie smażyć delikatne ryby, kurczaka, filet indyka i tego typu mięska. Również na tych patelniach możecie do gdzieś około 180-200 stopni Celsjusza smażyć doskonale różnego typu warzywa, owoce morza i tym podobne. Stąd tutaj, jak widzicie, praktycznie rzecz biorąc, funkcjonalność patelni nieprzewierających jest ogromna, z założeniem, że nie mogą te temperatury, tak jak wspomniałem, przekraczać około 200-220 stopni Celsjusza. Druga grupa patelni, którą znajdziecie w sklepie pieczarowa-kuchnia.pl, to patelnie żeliwne. Francuskie żeliwo marki Staub, japońskie żeliwo marki Uniloy. Tymi dwoma żeliwami się zajmujemy. Nie zajmuję się żeliwem wszelakim, które jest produkowane również
w Europie, w różnych innych krajach. Skupiłem się tylko na tym, co naprawdę znam, co jest fajne i co mogę Wam też rekomendować jako coś naprawdę dobrego do domu. Patelnie żeliwne, nade wszystko do smażenia właśnie w wysokich temperaturach. Jeżeli potrzebujecie obsmażać sobie jakieś steki, potrzebujecie obsmażyć sobie do bigosu, do gulaszu, duże kawałki mięsa, jeżeli chcecie sobie obsmażyć na przykład pierś z kaczki, to takie patelnie właśnie będą doskonałe. Z tego względu, że żeliwo wytrzymuje ogromne temperatury, wewnętrzna warstwa tutaj tych patelni to jest specjalna warstwa, która została z tym żeliwem połączona. Nie będę się tutaj zagłębiał w technikalia, o tym przeczytacie w naszym sklepie. Ważnym jest, że te patelnie, tak jak wspomniałem, wytrzymują ogromne, ogromne temperatury. Jeżeli nawet nagrzejecie przez przypadek taką patelnię do 300-350 stopni Celsjusza, teoretycznie takiemu żeliwo, które nie będzie ekstremalnie mocno i szybko schłodzone, nie powinno nic się stać. Oczywiście no, są to już takie wysokie temperatury, w których mogłoby nam coś się spalić i przypalić na amen, na kamień, niemalże taką podeszwę byśmy mieli, ale tak czy inaczej patelnie czy garnki żeliwne przetrwają. Stąd tutaj, jeżeli macie ochotę smażyć dużą ilość mięs, dużą ilość steków, jeżeli lubicie owoce morza, ryby, warzywa, to tego typu patelnie są dla Was. Czego nie radziłbym robić na początku, na wstępie, tym z Was, którzy dopiero zaczynają przygodę z żeliwnymi patelniami? Żeliwne patelnie są świetne do wszystkiego. Możecie na nich zrobić nawet naleśniki, omlety, placki, jajecznice i tak dalej, ale musicie pamiętać o tym, że to będzie wymagało od Was troszeczkę poeksperymentowania, troszeczkę poznania patelni i mocy kuchenki, na której będziecie działać. Stąd tutaj, jeżeli chcielibyście przy nowej patelni od razu, kiedy ona jest jeszcze nie do końca mocno wygrzana, o tym wygrzewaniu też znajdziecie u nas materiały w sklepie i na naszym kanale YouTube, więc tam sobie zobaczcie. Skoro ta patelnia jeszcze nie byłaby dokumentnie dobrze wygrzana, czyli mielibyście ją krócej niż 2-3 tygodnie, jednak nie polecałbym może, żeby na nich od razu próbować robić jajka sadzone, jajecznice czy placuszki jakieś z warzyw, bo po prostu wszystko Wam może do tego przywrzeć. Musielibyście na siłę odrywać coś od dna. Niemniej da się na tym działać, da się to zrobić, ale tak jak wspomniałem, będzie wymagało to od Was troszeczkę wspięcia się na nieco wyższy poziom umiejętności kulinarnych. Zwróćcie uwagę na kształt tych patelni, które mam przed sobą. Co specyficzne, większość patelni żeliwnych w naszej ofercie to są właśnie patelnie z dwoma krótkimi uchwytami. Zostało to tak obmyślone, aby troszeczkę zmniejszyć zapotrzebowanie na smażenie, a zwiększyć możliwości patelni, jeżeli chodzi o duszenie czy pieczenie potraw. I słuchajcie, kochani, żeliwne patelnie to jest po prostu mistrz genialnych smaków. Niezależnie, czy mamy tutaj żeliwo naturalne, czy żeliwo właśnie takie właśnie z tymi glazurami zapobiegającymi nadmiernemu przewieraniu, te smaki są po prostu wybitne. Wszelkiego typu mięsa, wszelkiego typu potrawy duszone, zapiekanki smakują po prostu perfekcyjnie. No i kochani, trzecia grupa patelni, czyli patelnie całkowicie wykonane ze stali, z różnych technologii, od 3 przez 5 aż po 7 warstwowe. No i oczywiście konstrukcje miedziano-stalowe, tak jak Wam mówiłem, ze stalą w środku. To jest grupa patelni bardzo, bardzo specyficzna. Słuchajcie kochani, tak jak i w przypadku patelni żeliwnych, będziecie musieli sobie ją wygrzać. Te filmy znajdziecie u nas na kanale na YouTube i na naszym sklepie, więc do tego już nie będę wracał. Poza tym, że na początku, przez pierwsze 2-3 tygodnie będziecie musieli niejako przyzwyczaić się do tych patelni, również podobnie jak do patelni żeliwnych, tak naprawdę to są patelnie na całe życie, praktycznie niezniszczalne. Jeżeli dobrze zadbacie o te patelnie, będą z Wami przez naprawdę wiele, wiele lat. No w przypadku patelni wykonanych z miedzi i stali możecie liczyć nawet na to, że te patelnie przetrwają 120-150 lat, więc będą dla Was, dla Waszych dzieci, dla Waszych wnuków i być może prawnuków. Stąd tutaj jest to naprawdę coś niesamowitego, ale wymagać będą te patelnie od Was nieco innego spojrzenia na smażenie. Zwróćcie uwagę na jedną kwestię. Stal bądź miedź ze stalą nagrzewają się w bardzo dużym stopniu, ekstremalnie wręcz mocno powiedziałbym, trzymają ciepło i kierują też to ciepło w głąb przyrządzanych potraw. Stąd tutaj samo używanie patelni będzie wymagało od Was, tak jak i w przypadku patelni żeliwnych, pamiętania o tym, że po rozgrzaniu patelni musicie zmniejszyć dosyć mocno moc palnika pod patelnią. I to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy po prostu niekoniecznie musieli te patelnie jakoś bardzo, bardzo mocno przegrzewać. Słuchajcie kochani, do patelni stalowych, miedziano-stalowych może się przydać pilometr, ale niekoniecznie zawsze będzie podawał prawdziwy, niezafałszowany pomiar. Dlaczego? Dlatego, że mierząc stal, która jest w różnym stopniu polerowana bądź matowiona, mocno się tutaj ta wiązka promieni odbija. I te pirometry, nie mając ustawianej emisyjności, mogą nas niestety okłamywać, oszukiwać. O tej emisyjności zrobiliśmy odrębny materiał. Tych z Was wszystkich, którzy mają ochotę sobie to poglądać, zapraszam do tego materiału, nie będę się tutaj powtarzał. W każdym razie z pirometrem tutaj przy patelniach stalowych jest troszeczkę na bakier. Niekoniecznie, tak jak wspomniałem, ten pomiar może być właściwy. Stąd tutaj warto pamiętać o tym, że patelnie stalowe będą Wam nade wszystko służyły do smażenia właśnie dużych, potężnych porcji mięsa, ryb, warzyw. W drugiej kolejności, jeżeli już będą dobrze wygrzane, a Wy będziecie umieli
skorelować moc własnej patelni z kuchenką, na której pracujecie. Na pewno będziecie na takich patelniach w stanie również zrobić jajko sadzone, jajecznice, omlety itd., itd. Wiedzcie jedno, dobrze wygrzane stalowe patelnie, chociaż nie mają wewnątrz powłok nieprzywierających, doskonale sprawnie smażą. Z niewielką ilością tłuszczu wtedy faktycznie niemalże wszystko nam jeździ po tej patelni, ale powtórzę to raz jeszcze, musicie nauczyć się ustawiać odpowiednią moc pod patelnią. Trzeba wspomnieć jeszcze o uniwersalności stalowych patelni. Podobnie jak patelnie żeliwne, służyć Wam mogą do smażenia, duszenia, pieczenia, zapiekania potraw. Oczywiście mówię tutaj zapiekanie potraw również w piekarnikach. Jeśli jesteście weganami bądź wegetarianami, zakładam, że tego typu patelnie nieprzywierające będą Wam świetnie służyć, bo będziecie przecież smażyć maksymalnie w temperaturze 180, góra 200 stopni Celsjusza. Natomiast jeżeli jesteście mięsożercami, kochacie różne typy potraw duszonych, pieczonych, smażonych i macie właśnie ochotę na mięso, warzywa, ryby itd., itd., to na pewno właśnie patelnie żeliwne czy miedziane bądź stalowe będą dla Was odpowiednie. Druga, kolejna kwestia, no musicie pamiętać, jak wspomniałem, że tego typu patelnie są praktycznie bezobsługowe. Wyjmujecie z pudełka, myjecie przed pierwszym użyciem i możecie smażyć co chcecie, ale coś za coś. Mając patelnię praktycznie maksymalnie uniwersalną, też musimy pamiętać o tym, że te powłoki po prostu w tych patelniach nieprzewierających są stosunkowo delikatne, wrażliwe na wysokie temperatury, więc o tym musicie pamiętać. Jeżeli z kolei chcecie troszeczkę poeksperymentować z patelniami, dacie sobie kilka tygodni czasu na to, aby patelnie poznać, wtedy patelnie stalowe, żeliwne czy miedziano-stalowe będą dla Was idealnym rozwiązaniem. Dziękuję Wam za poświęcony czas, za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Klikajcie dzwoneczek, dawajcie łapkę w górę. Ja Wam dziękuję raz jeszcze i zapraszam do kolejnych filmów. Do zobaczenia.